Ja tylko mam pytanie do sprawozdania, które przedstawiła nam przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Jeżeli chodzi o wykonanie inwestycji, wykonano rekonstrukcję oraz renowację studni głębinowej Wyszki. To jest nieprawda, bo nie ma tego regulaminu. Panie przewodniczący, niech pan wróci, jaki jest zapis? No ale to będzie, ale to ale. Odnośnie Domu Kultury i odnośnie tej studni. Maksymalnie do czerwca. Do czerwca. Jest wykonano, ale w sprawozdaniu nie jest wykonano, no, wyraźnie. Wykonano rekonstrukcję oraz renowację studni głębinowej Wyszki. To znaczy, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o sprawozdanie, to wydatki, które są środki zabezpieczone na niewygasających wydatkach, traktowane są jako wykonane. Czyli my musimy traktować, że i studnia, i dom kultury zostały wykonane, bo w tym roku nie są w budżecie. Jeżeli na przykład firma do końca, bo ta zadanie zostało zapłacone już. Ale ja tylko nie studni mówię, mówię w kontekście tym, że odnoszę wrażenie, że ta firma nie bardzo ma tam pojęcie o tej robocie. Nie wiem, jeżeli firma do końca czerwca, bo tak jest aktualnie, nie wykona tego zadania, to środki wrócą na dochody budżetu gminy. Nie będą stanowiły wydatków, ale dochody. I będą do następnego poziomu. Dziękuję. To może ja jeszcze, dziękuję. Przewodniczący, nie odważyłbym się tak powiedzieć, że firma naprawdę nie ma pojęcia. No, wygląda na to, że nie bardzo im to idzie. To, szanowni państwo, to ja prosiłbym założyć każdemu torebkę na oczy i 130 ileś metrów zejść na dół i te wszystkie instrumenty stamtąd wydobyć. No. A dla osób, które wiedzą, co tam może być, pokazywałem części, które są tam utopione, resztki pozrywanych pont. Ja mam zdjęcia z dnia wczorajszego, pozwoli mi, panie przewodniczący, skończę. Mam zdjęcia, gdzie mam zrobioną tak zwaną rurę osłonową nadfiltracyjną, która wystaje nad filtrem i jak ona wygląda. Czyli z tego wszystkiego wygląda na to, że ktoś już kiedyś przy tej studni coś robił i dlatego teraz są takie konsekwencje. Mam zapewnienie wykonawcy. Dzisiaj wybierany jest ostatni odcinek trzeciej rury. Wystarczą mu na to tydzień, żeby ustanowić nowy filtr i zrealizować. Życzę powodzenia każdemu firmie i każdemu wykonawcy, który podjąłby się tego zadania. Szanowni Państwo, pozwolicie, że oczywiście przyjmuję podziękowania, ale chciałbym, żeby szala równowagi była naprawdę wyrównana i to nie tylko dzięki mojej osobie, ale również dzięki Państwa tutaj osobie, Państwa radnych, panów radnych, pani, panów sołtysów, wspólnie ten chleb dzielimy taki, jaki możemy podzielić. Wspólnie przyjmujemy różne obowiązki na siebie, wiele przyjmujemy trosk przekazywanych przez mieszkańców, próbujemy z nimi zaradzić. Obrazem jest budżet, który obrazuje zadania zrealizowane i finansowe i myślę, że wspólnie możemy cieszyć się i że ta droga rozwija się dobrze. Wspólnie samorządowo idziemy również w dobrym kierunku i tylko naszym odzwierciedleniem jest tylko dobry odbiór społeczny, a myślę, że każdy z nas będących tutaj na tej sali oraz tych wszystkich osób, którzy pracują na dobro gminy, na to zasługują. Szanowni Państwo, pozwolicie, że również podziękuję pani skarbnik jako osobie, która bardzo czujnie czuwa tu nad środkami finansowymi. A za pośrednictwem pani Irenki chciałbym podziękować również wszystkim osobom bezpośrednio znajdującym się na tym samym piętrze nad nami, czyli naszym pracownikom, zarówno pracownikom merytorycznym, jak i pracownikom technicznym, którzy przyjmują na swój obowiązek te wszystkie rzeczy formalne, administracyjne do zrealizowania, z którymi my tutaj występujemy, które tutaj słownie chcielibyśmy przekazać do zrealizowania dla mieszkańców. Ja również chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przeogromny trud Państwa, pracowników i wszystkich dobrych ludzi naszej gminie, podziękować im za pomoc. Dziękuję. To ja również wójtowi gratuluję wykonania budżetu, tak zadań bieżących, jak i majątkowych, bo zadania majątkowe rozwijają gminę, zadania bieżące po prostu zabezpieczają mieszkańcom wykonanie jakichś zadań. I myślę, że rok budżetowy 2014 będzie jeszcze na przywykonaniu, to od roku 2014. Dziękuję pani. Pozwolicie państwo, że ja też dokonam tego formalnego obowiązku. Tak jak powiedziałem, również pani Irence jako strażniczce finansów gminy Kotyn również jeszcze raz formalnie podziękuję i oczywiście życzę wszystkiego dobrego państwu, samorządowcom, bo pan Czesław również wspomniał, że mieliśmy dzień samorządowca. Wszystkim samorządowcom składam najserdeczniejsze życzenia i tylko jednego uznania społecznego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.